Witajcie w drugiej części podcastu. W pierwszej pokazałem Wam, jak wyglądają elementy, jak wygląda rozgrywka. W drugiej pozwolicie, że powiem kilka słów na temat tej pozycji. Istanbul, przypomnę, tylko to gra, której gracze biegają po dzielnicy takiej handlowej, bazarowej, handlują różnymi towarami, sprzedają, kupują, zamieniają, żeby zdobyć 5 rubinów. Gracz, który zdobędzie jako pierwszy te 5 rubinów, po prostu wygra rywalizację. Tyle, jeżeli chodzi o przypomnienie Istanbulu. Pozwolicie, że oczywiście ocenię tę grę według moich 9 aspektów. No i zawsze zaczynam od wykonania. No cóż, muszę powiedzieć, że wykonanie jest naprawdę bardzo ładne. Tutaj graficznie ta gra prezentuje się bardzo dobrze. Taki bardzo fajny, modułowy system z 16 kafli. Ta grafika jest bardzo fajna. Myślę, że ona tutaj wydobywa z tego Istanbulu to, co jest najlepsze. Mamy tutaj wszystkie te elementy związane z Turcją. Mamy tu herbaciarnie, mamy meczety, mamy bazary mały, duży. Więc tak naprawdę wszystko graficznie to jest bardzo ładnie wykonane. Dodatkowo oczywiście te rubiny, które faktycznie no, w dotyku i tak wzrokowo imitują te kamienie szlachetne, wszystko to jest bardzo fajne. Jedyny mały zarzut to są te wózki, które no generalnie wiem, jaki był zamysł, że mamy tych pomocników, którzy pchają te wózki, ładują różne towary i później handlują, no aczkolwiek tak to wyszło troszeczkę dziwnie i w zasadzie jak mówię, że to są wózki, to odbiór jest troszeczkę inny, ale poza tym gra naprawdę, jeżeli chodzi o tą wizualną część, i wygląda naprawdę bardzo dobrze, kolorowa, w dobrym odbiorze. Wszystko jest na ikonografii, to co lubię. W zasadzie można ją zaprezentować, nie ma tu żadnych absolutnie wątpliwości. No, co do klimatu, no można powiedzieć, że Istanbul właśnie nawiązuje do tych tematów, do tych takich akcentów tureckich, do tych akcentów bazarowych, można powiedzieć, no, aczkolwiek wydaje mi się, że no wszystko fajnie, ładnie, ale jednak tego klimatu chyba nie czujemy. Znaczy, no oczywiście biegamy po tym rynku, zbieramy, wymieniamy, handlujemy. W zasadzie, no, żeby uzyskać te rubiny, aczkolwiek myślę, że to jest taki temat mocno zarysowany, z dużymi akcentami, aczkolwiek, no nie wiem, no, ja tego tematu, jakby tego klimatu nie wyczuwam, chociaż myślę, że to, że jesteśmy kupcami na pewno, mamy swoich pomocników, na pewno nam to pomaga, więc jeżeli szukacie jakiegoś takiego ładunku klimatycznego w Istanbule, myślę, że nie do końca możecie to znaleźć, chociaż te akcenty będą na pewno Wam pomagały w rozgrywce. No cóż, muszę powiedzieć, że gra jest bardzo prosta, bo tak naprawdę gracz w swojej turze ma do wykonania w zasadzie ruch kupcem, czyli ten, nazwijmy, taki element wieży. Mechanizm w zasadzie nie nowy. Ten mechanizm troszeczkę oczywiście zmodyfikowany był używany w grze Genua. Tam co prawda była gra licytacyjna, tutaj Rüdiger Dorn troszeczkę to zmienił i tak na nową sprawę ten element takiego śladu, który pozostawia ta wieża po sobie, zostawiamy tego pomocnika, pomocnik aktywuje lokację i tak naprawdę no, wykonujemy określoną rzecz z tej lokacji, określoną akcję. Jeżeli tam znajduje się inny kupiec, no, trzeba mu zapłacić za wykonanie tej akcji. Jeżeli znajdują się inne pionki, czyli ten burmistrz bądź też przemytnik, to w tym wypadku no, można tę akcję wykonać i w zasadzie tyle. Także tutaj no, nie ma za dużo jakby rzeczy do zrobienia, aczkolwiek myślę, że układ tych kafli powoduje, że mamy tutaj do wyboru 3 ścieżki, w zależności jakie użymy, to mam określone cyfry, określone kolorami. To możemy mieć krótkie ścieżki, które tak naprawdę wszędzie szybko dojść, wszędzie można szybko załadować wózek, można sprzedać. Mamy dłuższe te ścieżki, gdzie tak naprawdę wymaga trochę już kombinowania, wymaga troszeczkę decyzyjności, jak odpowiednio poruszać się tym kupcem, żeby zostawić tych pomocników, żeby nie było tak zwanych wolnych przebiegów, bo jeżeli będziemy szli na pusto, niestety sam kupiec nie może wykonać akcji i wtedy musi niestety iść do tej fontanny, żeby wszystkich zebrać, więc to tak naprawdę
nie było efektywne i inni gracze, jeżeli to zaplanowali, mogą wykonać w tym czasie jakieś akcje, które no, mogą dać im ewentualnie możliwości zdobycia rubiny. Także wydaje mi się, że gra summa summarum nie jest trudna, bo te akcje są bardzo proste. Jeżeli ułożymy kafle w sposób losowy, no wtedy no jest troszeczkę kombinowania z tym planowaniem. Tak? Musimy tutaj oczywiście wziąć pod uwagę rozstawienie kupców. Jeżeli chcemy pewną akcję wykonać, musimy im zapłacić. Bardzo fajnym elementem jest ten nasz krewny rodziny, który czasami może nam pomóc. Możemy go raz aktywować, jakiś kafelek, który jest no, gdzieś daleko, który jest niedostępny. Z drugiej strony, jeżeli zaaresztujemy innego krewnego, innego gracza, wtedy możemy zyskać bonus. Więc to są takie elementy, które są dosyć proste. Gra no, w zasadzie nie ma dosyć dużo dróg do zwycięstwa, no bo te kamienie możemy zdobywać w kilku miejscach. W zasadzie możemy rozbudować wózek i otrzymamy kołodzieja, otrzymamy ten kamień, ale miałem mnóstwo partii, gdzie gracze nie silili się, żeby ten wózek rozbudowywać w całości i okazuje się, że byli bardziej efektywni, częściej pojawiali się w marketach i tak naprawdę rozbudowa wózka nie była im potrzebna, a zdobywali te rubiny. Więc tak na dobrą sprawę tutaj niby jest kilka miejsc, które można zdobyć te rubiny, ale dochodzenie do jakby możliwości, żeby wymienić te rubiny, no to jest już no jest sporo. Bo no, takie dwa podstawowe, no to oczywiście możemy te rubiny kupić za pieniądze, albo je możemy je wymienić na towary, więc w tym wypadku to jest, no, trzeba te towary zdobyć, trzeba odpowiednio wejść do marketu i sprzedać, żeby uzyskać pieniądze, więc no, jakby tutaj pewne schematy siłą rzeczy będą się pojawiały, tylko w tym wypadku no, trzeba odpowiednio kierować tymi swoimi działaniami, żeby no, i jak najbardziej efektywnie te działania uzyskać. No, jest pewien element losowości, bo mamy rzuty kośćmi, tutaj możemy zdobywać pieniądze, nie zawsze te kości są po naszej myśli. No to w zasadzie tyle. Oczywiście są rzuty kośćmi, jeżeli spotkamy burmistrza i tego przemytnika, to w tym wypadku no, można ich rozstawić w takich miejscach, gdzie no, czasami będą pomagali, czasami będą utrudniali, a tak poza tym no, rozłożenie, no, one w zasadzie to jest losowe, ale to powoduje, że ta zmienność rozrywki za każdym razem jest inna i to zwiększa regrywalność i jakże żywotność tej gry. No, regrywalność gry. Oczywiście interakcja między graczami w zasadzie jest niewielka, tak jak mówiłem. No tutaj sprowadza się do tego, że musimy zapłacić kupcowi za to, że chcemy wykonać akcję, na której stoi ten kupiec. No i w zasadzie możemy aresztować innego krewnego, no to są takie podstawowe rzeczy, ale przede wszystkim trzeba to dosyć mocno analizować, co robią inni gracze, bo no tu jest w zasadzie 45 minut, 60, ta gra jest bardzo szybka i okazuje się, że mamy koncepcję, wiemy jak to chcemy zrobić, już wydaje nam się, że zdobywamy drugi rubin, a już inny gracz zdobywa czwarty, więc trzeba obserwować, trzeba patrzeć, w jakim kierunku idzie. No, w zasadzie nie ma możliwości jakiejś tam większej blokady, ale można mu utrudnić, można postawić kupca, jak wiemy, że coś brakuje mu tam załóżmy pieniędzy, chce coś wymienić, no to w tym wypadku no, tego działania można w jakiś tam sposób ograniczyć. Skalowanie tej gry w zasadzie gra się dobrze w wariancie dwuosobowym, to jest taki wariant, który używamy kupców, innych graczy w zasadzie rozstawiamy i oni no, powodują, że musimy płacić za wtedy, kiedy wchodzimy do tych danych lokacji. Tak na nową sprawę największa frajda chyba jest w tym składzie od 4 do 5 graczy, wtedy jest najbardziej, no dużo się dzieje, każdy się porusza, każdy tam na siebie, no można powiedzieć, się napotyka, wpada na siebie, więc tutaj ta interakcja myślę, że z tymi graczami jest najlepsza i ta wydaje mi się, że ta miodność tej rozgrywki jest zdecydowanie najlepsza. No, gra jest niezależna językowa, moja wersja posiada, to jest wersja Pegasus, szpile, ona jest dwustronna, na jednej są napisy w języku niemieckim, na drugim angielskim, wy będziecie mieli w swojej, jeżeli kupicie, zagracie w wersjach dwóch pionków, będą nazwy własne w zasadzie
po polsku, więc to jest tyle. Można powiedzieć, gra jest niezależna językowo, bo nazwy własne, tam herbaciarnia czy tam pałac sułtana, one nie zmieniają kompletnie nic, jeżeli chodzi o rozgrywkę, więc tutaj nie ma kłopotu żadnego. Regrywalność tej gry wydaje mi się jest dosyć spora, bo układ losowy, rozmieszczenie tych 16 kafelków powoduje, że za każdym razem gra będzie inna, za każdym razem te ścieżki będą inne. W zasadzie nigdy nie było dwóch takich samych rozgrywek. No może się okazać, że jeżeli są gracze, którzy nie lubią takich schematów, tak, lubią jakieś inne rozwiązania, no to może jakby, no, może spowodować, że gracze będą znudzeni, no bo najpierw trzeba uzyskać pieniądze, żeby iść i kupić te rubiny. Trzeba wymienić, pozyskać, czyli to są pewne rzeczy, które jakby będziemy robili przez całą rozgrywkę. Jeżeli będziemy robili po kilku partiach to samo, to może gracze stwierdzą, że może się to znudzić. No, niestety tak jest gra zaprojektowana, że no, pewnych rzeczy nie unikniemy. W pewnych miejscach musimy być, w pewnych miejscach będziemy częściej niż w innych, więc to jest, no, takie schematy się mimo wszystko pojawiają. Fajnie, że mamy możliwość modyfikacji tych kafelków. I wtedy, no, tu sprawa się trochę komplikuje, bo dochodzi ten element planowania, który musimy tak naprawdę, no, dosyć mocno tam kombinować, żeby, tak jak mówiłem, nie było pustych przebiegów. Ja tę grę Wam serdecznie polecam. Polska edycja będzie kosztowała w okolicy 110 zł. No, gra jest taka solidna, to jest takie solidne euro. Bardzo fajnie Rudiger Dorn, który zawarł ten wyścig. Mamy tu trochę handlu, mamy trochę tu strategii. Mamy, no, w sumie, no, kilka decyzji do podjęcia, jak planować tych kupców, co aktywować, co w pierwszej kolejności, jak wykorzystywać tego naszego krewnego. Czyli suma summarum, może nie aż tak dużo dróg do zwycięstwa, ale no, w zasadzie tutaj ta presja czasu, czy presja tego wyniku, wyścigu jest, można powiedzieć, dosyć istotna. Jeżeli widzimy, że któryś z graczy już ma czwarty kamień, mamy drugi, no to okazuje się, że no cóż, no możemy go gonić, tak? Aczkolwiek myślę, że szanse nasze są już małe, no bo w zasadzie chyba, że będziemy dosyć skutecznie go blokować, chyba, że już naprawdę, przepraszam, nie będziemy miał możliwości, żeby coś zrobić, ale to w tym wypadku niestety takie sytuacje bywają. Ja lubię tego autora, no, pokazał nie raz i nie dwa, że projektuje solidne pozycje. Myślę, że Istanbul należy do tego grona. No, to jest takie solidne euro na 8, jeżeli chodzi o skalę BGG. Krótka, szybka, taka rozgrywka, która nadaje sporo wrażeń. 45 minut, myślę, że to idealnie pretenduje do takiego grania rodzinnego. Gra kolorowa, ładnie wykonana. Już pojawiają się dodatki, które też modyfikują rozrywkę, więc myślę, że z perspektywy czasu ta gra, myślę, że jakby będzie miała, no, nazwijmy to, drugie życie, więc zagrajcie, spróbujcie i myślę, że tutaj, no, nie ma nic nowego, innowatorskiego, aczkolwiek fajna, kompaktowa, szybka rozgrywka, która myślę, że może cieszyć takich eurograczy. Także namawiam Was, zagrajcie, spróbujcie, sięgnijcie po wersję dwóch pionków, polską edycję. Jeżeli będziecie mieli okazję, to zagrajcie i wypróbujcie. No, tyle. Marek Wysocki, Planszolandia, gry planszowe na wideo. Zajrzyjcie na Planszolandię, bo warto.